Dzień dobry Państwu, 11 dzień maja 2024 roku. Za chwilę rozpoczniemy finały Max Ligi Dywizji Północnej. Jesteśmy w Trąbkach Wielkich w województwie pomorskim. Przed nami 32 pojedynki, dwa pierwsze pojedynki, pojedynki pozaturniejowe, pojedynki juniorów. Dlatego też już zaczniemy tę transmisję nieco wcześniej. Za chwilę również Łukasz Ilczuk, speaker dzisiejszych zawodów, zaprosi nam pierwszych zawodników. No i będziemy oczekiwali na to, co się wydarzy między linami ringu w Trąbkach Wielkich, jak już wspomniałem. Ring, jak Państwo widzą, nie jest aż tak duży, jest to niezły ring, wydaje mi się taki optymalny, bo te ringi, one mają pewne tam widełki rozmiarowe. Ten mi się bardzo podobał od początku, jak wszedłem, ponieważ był to ring, który, jak powiedziałem, nie jest zbyt wielki, jest to ring o idealnych proporcjach. Biała mata, ona też sprzyja, jeśli się ogląda w transmisji, to też troszeczkę lepiej zawsze wygląda. Za chwilę pierwsze pojedynki, Paweł Dolański, Szymon Potrykus, ale o tym jeszcze będziemy mieli okazję powiedzieć. Jak już powiedziałem, 32 pojedynki turniejowe. W większości są to finały, ale nie tylko, również są niektóre pojedynki o trzecie miejsce. Wspólnie ze mną komentuje dzisiaj Michał Krasny-Stawski, jak to już jest tradycją tych gal na północy Polski. Dzień dobry Michał, czego się spodziewasz po dzisiejszej imprezie? Dzień dobry Państwu. Czego się spodziewam? No na pewno ogromnych emocji, ogromnych wrażeń, jednak walki pięściarzy to jest... No, jeszcze na takich turniejach to jest zawsze świetne widowisko, zacięta rywalizacja, dużo, dużo charakteru i serca pozostawionego w ringu. Jest to impreza, na którą czekałem już od dłuższego czasu. Ilość pojedynków, różne kategorie wagowe mogą na pewno prognozować to, że będziemy widzieć boks, pięściarstwo w różnych odsłonach. Nie tylko mocne wymiany w większych kategoriach wagowych, ale też te w niższych, które będą zapewniały dużą szybkość w pojedynkach. No i tak. Tak jak wspomniałeś, wiele pojedynków przed nami, niebawem zaczynamy, ja już nie mogę się doczekać, no szczególnie, że jest tu sporo zaplanowanych pojedynków, no, które dostarczą nam na pewno bardzo, bardzo dużo emocji. Dokładnie tak, w większości, pamiętajmy, mówimy tutaj o pięściarzach amatorach, ale amatorach w takim pełnym wymiarze, czyli nie pięściarzach boksu olimpijskiego, tylko amatorach, ludziach, którzy trenują boks. Nie chcę być rekreacyjny, ponieważ trzeba jakby odróżnić cztery etapy. Boks rekreacyjny, który nie wiąże się ze sparingami, z walkami. Boks amatorski, czyli trenowany powiedzmy po to, żeby gdzieś występować na tego typu galach czy na białych kołnierzykach. Boks olimpijski, czyli boks no powiedzmy no nie nazywany profesjonalnym, ale tak naprawdę jest to boks profesjonalny, bo to jest zawód dla tych najlepszych pięściarzy. No i boks zawodowy. Jakby, więc my tutaj skupiamy się jakby na tej drugiej kategorii, na boksie amatorskim, na ludziach, którzy trenują boks dla siebie, ale jednocześnie sprawdzają się w rywalizacji. Boks jest idealnym sportem, jeśli chodzi o trening, ale nie wszyscy decydują się na to, żeby jednak zmierzyć się, czy to w sparingu, czy to w walce na białych kołnierzykach, czy na tego typu imprezach. Taka impreza jak dzisiejsza na pewno... Pamiętajmy, Max Liga to już jest pewna marka, która jest zbudowana w Polsce, zarówno na północy, jak i na południu Polski. Taka impreza jak dzisiejsza, ona mając już swoją taką markę, no to ktoś będąc finalistą tego turnieju, mało tego, czy tej ligi, i jeszcze w dodatku, można powiedzieć, pokazując się w transmisji, w przekazie tutaj dzięki naszej transmisji Boxer Org, Sporty Walki Org, no to w tym momencie to jest też jakaś tam dodatkowa nobilitacja.